Mamy do skansenu właśnie iść, ale zobaczcie, co się dzieje. Co, Kleo, może ty pójdziesz, co? Bo te wariatki się powiesiły tam. Jak mają zejść? Kto jest taka piękna suka? Kto jest taki piękny pies? Czyli to patyczek? Rzucić patyczek? Chodź, ciocia rzuci, chodź, ciocia. Ale dawaj. Kleo, dawaj, to ci rzucę, puszczaj. Kleo, no jak ci... Puść, daj. Dobry pies, uwaga. Kleo! Jakie cudo jestem. Dziewczyny, proszę bardzo, idziemy zwiedzać skansen. No wiem, ale się cieszycie. Mega. Zaczęłyśmy spacerek. Tutaj na Głowackiego piękne wille przedwojenne. Kolejna piękna willa. Dziewczynki z wózkiem po Zosie lecą, która jest u dziadków. Tutaj trochę zniszczone też, no cudo. Ten jest piękny, Gosia. Ta weranda, zobacz, drewniana. Genialna. No i absolutnie, słuchajcie, stare domy. I Gośka to samo. Tylko stare domy. W ogóle nas te nowoczesne formy nie pociągają. Tylko te domy z duszą. A tutaj willa nad potokiem. I Gosia mówi, że tutaj można wynajmować pokoje. Słuchajcie, ja staję co chwila w zachwycie. A te po prostu już... Ile będzie trwał ten spacer, jak będziesz się wszędzie zatrzymywała? Dotarliśmy nad San. Przewrócisz się zaraz na tej wąziutkiej kładeczce. Ale fajny most. A tutaj, kochani, Tyrolka nad Sanem. Myślałam, że jest zamknięta przed sezonem. Ale jest otwarta. Więc dziewczyny już z dziadkiem pobiegły. No ja chyba też się skuszę. Teraz Stefcia. Super, Stefa! Uhu! A ta Marysia leci. Super! I tu bezpieczne wyhamowanie. Super! No, słuchajcie, leje i leje. Miało się skończyć, ale cały czas pada. Także dziewczynki wymyśliły, co robimy. Jest niedziela handlowa. Ha, ha. Więc jedziemy zrobić rajd po sanockich sklepach. Dziewczyny, do galerii? Do galerii. Ale handlowej, nie sztuki. Nie no, potem pojedziemy na jakąś wystawę. Tam jest ładnie, chyba tam do rynku, nie, Marysia, się tak, idzie? Tak, tam do to dobrze rynku. Jadę? Tak, znaczy, dobrze. Nie mogę tutaj. Prosto czy skręcam? Prosto. Pada, dobra, nie pada, już, ładny ten sanok. Ładny, ładny. A tu słuchajcie, słynna fabryka. Autosan. No i fabryka Autosan po raz drugi, bo się zgubiłam. Jesteśmy na 3 maja, kierujemy się w stronę zamku, ale chciałam wam kogoś pokazać. Proszę bardzo. Czy poznajecie tego pana? Kto? Wojak Szwejk. Bo w przygodach Wojaka Szwejka był epizod, że Szwejk odwiedził sanok. Szukał tutaj swojego dowódcy, który prawdopodobnie bawił się tutaj w domu publicznym. Także, żeby przynosło szczęście, widzicie, że ma świecony nosek. Bardzo. Trzeba potrzeć Szwejka w nosek. Żeby mieć dużo podróży. I dobrej zabawy. Uwielbiam, słuchajcie, Wojaka Szwejka. A, i muszę wam powiedzieć, że właśnie tę książkę miałam ze sobą w szpitalu, jak rodziłam tą panią. Bo naprawdę? Tak, bo Wojak Szwejk zawsze, zawsze mnie bawi. Doszłyśmy do rynku. Rynek w Sanoku jest bardzo klasyczny. Na bazie kwadratu 100 na 100 i jest bardzo ładnie odrestaurowany. Przepraszam was za te odgłosy w tle, ale jakiś wariat coś śpiewa strasznie głośno. I
fałszuje. I strasznie fałszuje, więc po prostu uciekamy od niego ze Stefą, ale drze się niemiłosiernie na pół miasta. Ale ślicznie. Naprawdę bajkowo. Może niech temu człowiekowi ktoś zabierze ten mikrofon. A w rogu rynku, również to jest bardzo klasyczna tradycja, jest kościół, to jest kościół franciszkanów. Franciszkanie zostali specjalnie sprowadzeni tutaj do Sanoka, żeby objąć tę parafię. Jesteśmy na miejscu. Zamek w Sanoku. Muzeum historyczne. No i są tu dwie wystawy stałe, które bardzo chcę Wam pokazać. Bardzo sama chcę je zobaczyć. Ale pięknie. Tutaj jeszcze zamek, słuchajcie, w Sanoku jest bardzo stary, dlatego że w ogóle Sanok jest bardzo starą osadą. Pochodzi tak naprawdę ślady, które wykopalisk archeologicznych pokazały, że ten obszar był zamieszkiwany już w XI wieku. Także zamek w Sanoku został zbudowany w XIV wieku i został zbudowany w miejsce starego grodu drewnianego rusińskiego. A zamek, słuchajcie, gościł takie osobistości jak na przykład król Jagiełło czy król Kazimierz Wielki. W zamku są dwie bardzo ciekawe ekspozycje stałe. Jedna to wystawa, kolekcja 600 prac Zdzisława Beksińskiego, czyli największa kolekcja artysty na świecie. Przypomnę Wam tylko, że bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu obraz Beksińskiego sprzedał się za prawie 2 miliony złotych. Natomiast druga kolekcja, która chyba tak naprawdę interesuje mnie jeszcze bardziej, to jeden z największych zbiorów ikon. Jest trochę turystów. Mimo słabej pogody, a może właśnie przez pogodę, bo wszyscy zamiast w Bieszczadach łazić po szlakach, to przyjechali coś zobaczyć, bo do tej pory padało. Na zamku znajduje się też galeria Mariana Kruczka. Stefcia bardzo ciekawie zauważyła, że jej się to kojarzy z Hasiorem. Tutaj również XX wiek, Jan Cybis i Otto Axer. Bo na zamku znajduje się też kolekcja sztuki współczesnej. Janina Dobrzyńska. Widzicie, jak fajnie stopniuje napięcie przed Beksińskim, przed ikonami. Józef Czapski. Józef Jarema. A tutaj Mieczysław Janikowski i Arika Madejska. Olga Boznańska, Emil Krcha, a tutaj Stanisław Grabowski. Luis Marcusis w towarzystwie Kandyńskiego, a tutaj Pablo Picasso. I to Wam chciałam pokazać, tę wspaniałą kolekcję sztuki cerkiewnej. Jest druga połowa XV wieku tutaj. Wiek XVI. Tutaj druga połowa XVI wieku. Przechodzimy do XVII wieku. Jesteśmy. Galeria Zdzisława Beksińskiego. Zdzisław Beksiński urodził się w Sanoku w 1929 roku, a zmarł tragicznie w Warszawie w 2005, bo został zamordowany. Jeden z najbardziej oryginalnych twórców współczesnych po ukończeniu studiów architektonicznych w Krakowie powraca do Sanoka. Najpierw zajmuje się fotografią, malarstwem, grafiką, rzeźbą, a od 1974 roku wyłącznie malarstwem. W 1977 przenosi się na stałe do Warszawy. Pod koniec lat 90. już tworzy właściwie tylko fotomontaże i rysunki modyfikowane komputerowo. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada największą kolekcję dzieł artysty. A sztuka Beksińskiego to oczywiście surrealizm, realizm magiczny.
Science fiction. I jeżeli ktoś lubi taką sztukę, to na pewno Beksińskim jest zachwycony. I fajnie dlatego, że tutaj znajdują się wczesne prace artysty. Tutaj są obrazy na szkle z 57 roku. Tutaj druga połowa lat 60. Czyli można też obserwować, jak ten rozwój artystyczny przebiegał Beksińskiego. Kolejna praca, tu 68 rok, lata 60. A to też ciekawe, bo fotografie Beksińskiego. To są głównie lata 50. A tutaj już lata 90, czyli prace, które artysta modyfikował komputerowo. Jak Ci się podoba stawka? Bardzo ciekawa, chyba na razie moją ulubioną. Obrazy na szkle. Czy to też pewnie lata 50? Tak. Tutaj ciekawa część ekspozycji, bo jest dokładnie odtworzone warszawskie mieszkanie artysty. Łącznie z widokiem z okna. Tutaj lata 70. 80. No, te prace na pewno kojarzycie, bo jest bardzo znana. A to Stefy ulubiona praca. Ta i ta, przytący krzyż. Słuchajcie, co to moje dziecko ma w głowie. Część wystawy zatytułowana Labirynt. A to, słuchajcie, bardzo cieszy to, że jest mnóstwo odwiedzających. Także ewidentnie to nazwisko Beksińskiego przyciąga. Wyszłyśmy ze Stefcią z zamku, z muzeum i tak jak wampiry po prostu, wow, jak jasno. A słuchajcie, pokazało się słońce, więc chyba z Gośką, z Darkiem, z Marysią, Zosią i dziadkami zrobimy sobie grilla. Chyba tak. Co? Chyba natomiast na słuchajcie, zdania są podzielone. Ja zachwycona jestem absolutnie sztuką cerkiewną. Doskonała ta kolekcja, jest po prostu wspaniała. Natomiast ja Stefcia... zachwycona Beksińskim. A Stefcia zachwycona Beksińskim. Także rzadko nam się zdarza różnić. Ale akurat teraz tak. Ale akurat teraz tak. Natomiast Stefcia, czyli warto zobaczyć zamek w Sanoku? Warto. Warto zobaczyć. Ale warto zobaczyć chociaż trochę tę sztukę cerkiewną, czy tylko Beksińskiego? Tylko Beksińskiego. Odpowiada Wam głuche milczenie. Tylko Beksińskiego. Ja uważam, że naprawdę warto przyjechać, żeby zobaczyć tę kolekcję sztuki cerkiewnej. Sanak San Francisco.
góra, dół, góra, góra, dół. Góra, dół, ale tu jest bosko. Wziut! Jeszcze dzisiaj padała taka mrzawka, była, to też mi się właśnie skojarzyło. No tak, bo przecież jak my byliśmy w San Francisco, to lał deszcz. I hopa! Ale super. Kończymy grilla, słuchajcie. I taki spektakl specjalnie dla nas. No ten zachód słońca dzisiejszy to jest coś niesamowitego. Bajka.